Archeologia jako dziedzina była często usiana dziwnymi opowieściami o zaginionych artefaktach i zaginionych miastach lub cywilizacjach. Wydaje się coraz mniej prawdopodobne w dzisiejszych czasach, przy naszej nienasyconej eksploracji dziczy naszego świata, że takie miejsca jeszcze istnieją, ale takie historie działają na wyobraźnię. Myśl o jakiejś starożytnej budowli w jakimś egzotycznym miejscu poza naszą wiedzą, czekającą na odkrycie, jest nieotwartą przynętą, oferując potencjalne spojrzenie na dziwną historię, która nas omija. Zaginiona kamienna głowa Gwatemali. Jeden z takich dziwacznych artefaktów został rzekomo znaleziony w dżungli Gwatemali i wywołał spekulacje na temat zaginionych cywilizacji i kosmitów. W 1987 roku dr Oscar Rafael Palida Lara, znany ufolog i teoretyk spiskowy, otrzymał dziwną fotografię, która wydawała się nie do wyjaśnienia. Przedstawiała ogromną kamienną głowę tkwiącą w gąszczach dżungli. Nie było wzmianki o miejscu pobytu tej rzekomej kamiennej głowy, a Padilla najwyraźniej miał obsesję na punkcie jej znalezienia, wierząc, że jej dziwny wygląd i masywne rozmiary mogą być dowodem zaginionej cywilizacji, a nawet starożytnego kontaktu z istotami z innych światów. Porównał ją do innego rodzaju dużych kamiennych głów znalezionych w regionie, zwanych kolosalnymi głowami Olmeków, wyrzeźbionych z dużych bazaltowych głazów przez cywilizację Olmeków ze starożytnej Mezoameryki. Jednak podczas gdy głowy Olmeków mierzyły od 1 do 4 metrów, kamienna głowa Padilli miała prawie 6 metrów wysokości. W dodatku, głowy Olmeków były bardziej prymitywnie rzeźbione i miały charakterystyczne rysy twarzy tubylców z regionu, a ta była wyraźnie rasy kaukaskiej. Nawet kiedy amerykański archeolog Lee A. Parsons odkrył, że głowa była prawdopodobnie pomnikiem wyrzeźbionym z miękkiego pumeksu wulkanicznego przez właściciela farmy w 1936 roku jako hołd dla jego zmarłej żony, Padilla nie uwierzył. Twierdził, że było to częścią wielkiego spisku rządowego, aby to wszystko ukryć. Większość archeologów zgadzała się z Parsonsem, a tajemnica przeszła do historii. Przez lata pojawiały się sporadyczne artykuły, które twierdziły, że kamienna głowa jest prawdziwą tajemnicą i dowodem na istnienie jakiejś starożytnej, zaginionej cywilizacji lub kosmitów, kogoś o zdumiewającej wiedzy, o której istnieniu nie ma żadnych wzmianek na planecie. Wydaje się dość oczywiste, że był to tylko pomnik stworzony w czasach współczesnych, który Padilla upodobnił do prawdziwej tajemnicy, ale uparcie krąży w internecie jako prawdziwa anomalia. Przekręcony i zniekształcony przez współczesne media przypadek kamiennej głowy Gwatemali pokazuje, jak łatwo można napisać historię na nowo. Kosmiczna katedra kościoła scjentologicznego. Po apokalipsie to tutaj scjentolodzy wylądują swoim statkiem kosmicznym, wracając do domu na Ziemię. Baza Trementina, położona na odległym odcinku pustyni w Nowym Meksyku, znajduje się na zboczu góry w pobliżu tajnych tuneli. Jej główny budynek jest opisany jako kosmiczna katedra obcych. Zdjęcia zrobione przez helikopter ujawniły jedno z najbliższych publicznych spojrzeń na kompleks, odkąd został zbudowany w latach 80. przez oddział kościoła scjentologicznego Kościół Technologii. Kompleks, który znajduje się 3 godziny na północ od Roswell w Nowym Meksyku, składa się z prywatnego lądowiska, a także tajnego bunkra zbudowanego, aby pomieścić kluczowych członków kościoła scjentologicznego i służyć jako archiwum pism i prac założyciela kościoła L. Rona Hubbarda na złotych dyskach. Dyski są zamknięte w żaroodpornych tytanowych szkatułkach, a wyłożone stalą tunele pod domem mogą wytrzymać wybuch bomby atomowej, jak twierdzą członkowie kościoła.
Dwa gigantyczne kręgi wykute w ziemi z diamentowymi kryształami w środku są symbolami Kościoła Technologii i uważa się, że mają służyć jako lądowisko dla przyszłych pokoleń scjentologów. Kiedy nuklearny holokaust wyparuje rasę ludzką, jak przewidują członkowie Kościoła, ci, którzy przeżyją, będą mogli zidentyfikować obszar i wylądować w pobliżu trzypiętrowego, zielono-beżowego domu. Pustynny monolit. Pod koniec 2020 roku członkowie załogi Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Utah i Wydziału Zasobów Dzikiej Przyrody w Utah odkryli srebrny monolit na pustyni w tym stanie. Stały obiekt miał około 3,5 metra wysokości. Dokładna lokalizacja monolitu nie została podana, aby uniemożliwić ludziom podróżowanie na pustynię. Obiekt wywołał spore zamieszanie ze względu na swoją niezwykłą konstrukcję, niezwykle odległe położenie i tajemnicze pochodzenie. Niektórzy zaczęli nawet spekulować, że może być produktem pozaziemskiej cywilizacji. Później urzędnicy ustalili, że monolit został nielegalnie umieszczony na terenie publicznym w drugiej połowie 2016 roku, gdzie pozostał nieodkryty przez 4 lata. Wieczorem 27 listopada 2020 roku monolit został usunięty przez nieznaną wówczas grupę mieszkańców, w których posiadaniu pozostawał przez 4 miesiące, zanim został odzyskany przez władze. Obecnie pozostaje w nieujawnionym miejscu pod nadzorem agencji rządowej w Utah. Do dziś nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za jego stworzenie, ani jaki był motyw pozostawienia obiektu pośrodku niczego. Tundra. Kiedy rosyjska ekipa telewizyjna przelatywała nad syberyjską tundrą w 2020 roku, zauważyła z powietrza ogromny krater o szerokości około 20 metrów i głębokości nawet 30 metrów. Był jednym z 17 zauważonych w regionie od 2013 roku. Naukowcy nie są pewni, jak dokładnie powstała ogromna dziura. Początkowe teorie pojawiły się, gdy odkryto pierwszy krater w pobliżu pola naftowego i gazowego na Półwyspie Jamalskim w północno-zachodniej Syberii. Obejmowały uderzenie meteorytu, lądowanie UFO i zawalenie się tajnego podziemnego magazynu wojskowego. Jednak nawet bardziej racjonalne z tych teorii mają niewiele dowodów na ich poparcie. Nagłość, z jaką te kratery się pojawiają, sugeruje, że za ich stworzeniem może stać siła wybuchowa. Bliższe przyjrzenie się krawędzi krateru ujawnia spalone korzenie roślin. Na razie nie wiadomo, czy ten region Syberii jest produktem naturalnego procesu, którego jeszcze nie rozumiemy, czy też efektem ludzkiej interwencji. Podczas gdy naukowcy uważają, że gigantyczna dziura prawdopodobnie jest powiązana z wybuchowym nagromadzeniem metanu, co może być niepokojącym skutkiem ocieplenia temperatur w regionie, wciąż nie wiedzą wielu rzeczy. Puma Punku. W odległych zakątkach Andów w zachodniej Boliwii leży struktura znana jako Puma Punku. Powszechnie uważa się, że została zbudowana w VI wieku, jednak wiele teorii wskazuje na to, że może być znacznie starsza. Miejsce składa się z serii ogromnych bloków ważących około 131 ton. Proces, w którym budowniczowie transportowali te ogromne bloki, jest tajemnicą samą w sobie ze względu na ich niesamowitą wagę, a także duże wysokości, na których się znajdują. Być może jeszcze bardziej oszałamiająca jest praca wykonana na samych blokach. Temu wysoko wykwalifikowanemu rzemieślnikowi udało się osiągnąć niemal idealne linie proste. Jego precyzja pozostawiła wielu współczesnych archeologów i antropologów zszokowanych. Kiedy odkrywcy po raz pierwszy natknęli się na Puma Punku, ich kompasy przestały działać prawidłowo, przez co doszli do wniosku, że bloki muszą być namagnetyzowane. Wszystkie te niebywałe cechy doprowadziły do spekulacji o interwencji UFO. W
Wiele tajemnic Pumapunku pozostaje, a niektórzy nadal uważają, że kryje w sobie tajemnice większe niż piramidy. Do dzisiaj nie wiadomo, w jaki sposób tak imponujące wyczyny zostały osiągnięte w tak ograniczonych okolicznościach. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału po więcej takich filmów. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!